Rozdział dziewiętnasty Morderca, dokąd wiedzie tajny korytarz, zapadnia, o krok od skarbów, gdzie jest Karen, zagadka rozwiązania, milicja. Z ogromnym pluskiem uderzyłem w wodę. Na chwilę zakryła mnie zimna topiel, lecz kilkoma ruchami rąk wydostałem się na powierzchnię. Ktoś świecił z góry latarką. Mój prześladowca zaglądał do studni, aby sprawdzić, co się ze mną stało. Ale, jak już mówiłem, studnia miała kształt lejka zwężającego się ku górze. Przesunąłem się bliżej ściany i zniknąłem natychmiast z jego pola widzenia. A on, może to była ona, przyniósł ogromny kamień i wpuścił go do studni. Z łoskotem, zalewając mnie wodą, kamień upadł o pół metra ode mnie. Gdybym znajdował się w tym miejscu, z pewnością roztrzaskałby mi czaszkę. To już nie były żarty. Nad moją głową u wylotu studni czaił się morderca. Niemal przylepiłem się do ściany. Morderca przyniósł jeszcze jeden kamień i znowu rzucił go do studni. Potem długo świecił latarką, szukając mnie na powierzchni wody. Nie dostrzegł mnie jednak i to dało mu przekonanie, że z rozwaloną głową poszedłem na dno. Byłem dobrym pływakiem. Więc utrzymywałem się na wodzie przy pomocy ledwie dostrzegalnych ruchów rąk i nóg. Ale woda w studni była bardzo zimna. Jak długo potrafię pozostawać na powierzchni? Zastanawiałem się. Macałem rękami ściany studni, szukając występu lub wgłębienia, którego mógłbym się uczepić. dziewięć metrów. Powtarzałem sobie. Miało być dziewięć metrów. I oto jestem chyba na poziomie dziewięciu metrów. Wyciągnięta w górę ręka trafiła na brzeg dużego otworu. Chwyciłem się krawędzi, wpiłem palce w twardą powierzchnię cegieł. Były oślizłe, pokryte wilgotnym nalotem. Za każdym razem, gdy próbowałem wyindołać się w górę, wsuwałem się z powrotem do wody. Zdrętwiały mi palce, miałem połamane paznokcie. Jeszcze jeden wysiłek, jeszcze jedna próba wyłindowania się do otworu. I znowu opadłem w wodę, tym razem z dość głośnym pluskiem. W napięciu czekałem, czy z góry nie posypią się kamienie, ale trwała cisza. Być może morderca opuścił już piwnicę. Odczekawszy czas jakiś, zdołałem zzuć buty. To nie była łatwa operacja, raz po raz tonąłem i porządnie napiłem się wody. Buty wrzuciłem fotwór, do którego zamierzałem się wspiąć. Dopiero teraz ponowiłem próbę wspinaczki. Okazało się to znacznie łatwiejsze, gdyż palce nóg znalazły oparcie we wgłębieniach między spoińami cegieł. Wystarczyło, że porządnie wsparłem się jedną nogą, a to znacznie ulżyło rękom. W piersiach brakowało mi tchu, krew tętniła w skroniach, ale znalazłem się w otworze podziemnego ganku identycznego z tym, który ciągnął się o trzy metry wyżej. Tamten jednak prowadził tylko do pułapki. A ten. Muszę być bardzo ostrożny, upomniałem siebie, jeśli teraz znowu zamkną się za mną jakieś wieżeje, nikt mnie już stąd nie wydostanie. Nikt przecież nie domyśli się, że istnieją aż dwa podziemne korytarze, jeden nad drugim. Po omszałej posadzce podczołgałem się kilka kroków. Wzułem buty i spróbowałem, czy świeci moja latarka. O dziwo, kąpiel nic jej nie zaszkodziła. Dawała tak samo mocny i silny błysk. Jeszcze chwila odpoczynku. Nie mogłem przewidzieć, jakie przygody czekały mnie w dalszych partiach podziemia. Należało więc zebrać siły. Pomyślałem o swoim prześladowcy. Kim był? Dlaczego chciał mnie zamordować? Minęła chwila wypoczynku. Podniosłem się z wilgotnej posadzki i ruszyłem w głąb korytarza. I podobnie jak w ganku na wyższym poziomie, spotkałem kilka załomów. Znowu były schody idące w górę i w górę. Naliczyłem aż dwadzieścia pięć stopni. Korytarz to zwężał się, to rozszerzał, pułap jego obniżał się i podnosił. Nagle zaskoczenie. Ganek rozdzielał się. Jedna odnoga biegła w lewo, a druga w prawo. Obie wyglądały tak samo, więc którą wybrać? Poszedłem w prawo. Podziemny korytarz prowadził mnie około trzydziestu kroków i zakończył się ślepą ścianą. Gdy przyłożyłem do niej ucho, zdawało mi się, że słyszę cichy szum, jakbym znajdował się w ogromnej morskiej muszli. Przez szczeliny między cegłami sączyło się świeże, wilgotne powietrze. Udało mi się wyjąć kilka wielkich cegieł, a wtedy dojrzałem chłostaną deszczem połaci jeziora. Było wzburzone wiatrem i fale rozbijały się o urwisty brzeg. Podziemia sięgały więc aż do jeziora. Nad brzegiem projektowano wzniesienie murów, podobnie jak w Zamku Malborskim. A korytarz? Którym przeszedłem, stanowił tajne wyjście pod murami. Na wypadek oblężenia tędy zapewne wydostawać się miał posłaniec z listem o pomoc. Zawróciłem aż do rozwidlenia i tym razem poszedłem na lewo. Jeśli ten ganek prowadził nad jezioro, to ten wiedział do kościoła, pomyślałem. I pamiętny pułapki, zdwoiłem czujność. Trafiłem na kilka stromych stopni w górę. Dopiero w ostatniej chwili uchwyciłem latarką znak na ścianie, jakby dwójkę z podwójnym ogonkiem. Ostrzegał on niebezpieczeństwo. Przystanąłem. U mych stóp rozwarła się studnia. Kiedyś otwór jej zapewne zakrywały drewniane deski, które zapadały się, gdy stąpnął na nie ktoś niewtajemniczony. Ale w ciągu wieków drzewo przegniło, dostrzegłem przeżart rdzą resztki mechanizmu zapadni. Dużym susem przeskoczyłem studnie. Znowu kilka stromych stopni w dół. Dalszą drogę zagrodziły mi żelazne drzwi, ujęte w ozdobny, rzeźbiony portal. Żelazo było grube, kute, a rdza nie zdołała się z nim uporać. Mocno siedziały w swojej kamiennej framudze. Nie dostrzegłem na nich ani klamki, ani dziurki na klucz, ani żadnego innego urządzenia do otwierania. W ogóle zdawało się że jest to żelazna płyta wmurowana w ścianę. Obejrzałem dokładnie portal. Był na nim ornament liściasty, gałązki winorośli wyrastającej jakby z dwóch kolumienek. Na środku ornamentu widniały dwie przecinające się ukośnie kreski i jedna dłuższa, przecinająca je poziomo. Zajrzałem do notesu, gdzie miałem rysunki Karen. Na poziomie ziemi informował taki znak. Przyklęknąłem i centymetr po centymetrze badałem posadzkę przy drzwiach. Zrobiona była z brunatnych cegieł, podobnie jak ściany korytarza i sufit. Żadna z cegieł nie ruszała się. Tylko u dołu każdej z kolumienek widniał dość głęboki otwór szerokości dwóch grubych palców. Przypomniałem sobie o zasadzie mechanizmu działającego w chrzcielnicy kościoła. Ludzie, którzy projektowali budowę tych podziemi, Liczyli się z wieloma ewentualnościami. A przede wszystkim z tym, że mechanizm żelazny łatwo odebieje i potem trudno jest nim manipulować. Mechanizmy templariuszy opierały się na dość prostej zasadzie kołowrotu. W wydrążony otwór należało włożyć drążek i przy pomocy dźwigni obrócić kolumnę na swej osi. Tak właśnie było z chrzcielnicą, której przedłużenie stanowiła kolumna znajdująca się w pułapce. Miałem przy sobie fiński nóż z drewnianą rękojeścią. Włożyłem trzonek noża w otwór prawej kolumny i spróbowałem obrócić ją najpierw w lewo, a później w prawo. Przy dużym wysiłku kolumienka zrobiła w prawo ćwierć obrotu. Spostrzegłem, że jednocześnie przesunął się kamienny ząb, który od dołu przytrzymywał żelazne drzwi. Tę samą czynność wykonałem przy lewej kolumnie. Tylko, że tym razem przekręciłem ją o ćwierć obrotu w lewo. Odsunął się drugi ząb. Pchnąłem drzwi, ale nie ustąpiły. I znowu na zasadzie porannego doświadczenia przypomniałem sobie o zasadzie działania klapy w pułapce. Drzwi żelazne po prostu wisiały na zawiasach. Wystarczyło mocno pchnąć je na samym dole, a uchylały się jak wahadło. Lecz wahadło ma tę właściwość. Że odsunięte od poziomu, natychmiast do niego powraca. Co będzie, jeśli wejdę w dalszą część podziemia, a drzwi zamkną się za mną i już nie otworzą? Należało uniemożliwić powrót drzwi do ich zwykłego poziomu. Musiały pozostać uchylone, abym w każdej chwili mógł wydostać się z powrotem. Wystarczyłoby zresztą pozostawienie szpary na włożenie palców dla uchwycenia krawędzi. Nie miałem w kieszeni żadnego przedmiotu, który nadawałby się do tego celu. W ogóle oprócz latarki elektrycznej posiadałem tylko fiński nóż. Zacząłem więc długać ostrzem między cegłami w miejscu, w którym spajająca je zaprawa wydała mi się najbardziej krucha. Trwało to dość długo, lecz wreszcie szpara była na tyle głęboka, że mogłem w nią włożyć ostrze. Trzonek wystawał z posadzki. I właśnie na tym trzonku chciałem zatrzymać wahadło drzwi. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła trzecia na ranem. Prawie cztery godziny znajdowałem się w podziemiu. Czas zbiegł mi niedostrzegalnie szybko. Nie miało to dla mnie znaczenia. O wiele bardziej martwił mnie fakt, że słabło już światło latarki. Z żółtego stało się czerwonawe. O trzeciej nad ranem odchyliłem drzwi i znalazłem się w przestronnej kwadratowej celi o suficie z płyt piaskowca. A więc znajdowałem się znowu pod starym kościołem w Kortumowie. Dostrzegłem kilka schodów kończących się na ślepej ścianie. Te schody jak gdyby prowadziły na ścianę, ale gdy się na nie weszło, głową sięgało się sufitu. W tym miejscu na jednej z płyt piaskowca był żelazny uchwyt. Płytę można było unieść i opuścić, zapewne zakrywała ona wejście do podziemi od strony kościoła. Na prawej ścianie odkryłem znak, kwadrat przedzielony pionową linią. Dwa skarby, dwa skarby, nuciłem pod nosem. Wokół znaku zaprawa między cegłami wydawała mi się nieco jaśniejszej barwy. Wyglądało na to, że ktoś rozbił ścianę w tym miejscu, a potem zamurował na nowo. Tu i ówdzie łatając dziurę łamkami cegieł. Za tą ścianą znajdował się skarb templariuszy, ale, aby ją rozbić, trzeba było żelaznego łomu lub kilofa. Starłem kurz ze ściany i ołówkiem napisałem na cegle. Skarby, które są za tą ścianą, odkryło o piątej nad ranem pan samochodzik. Teraz pozostało mi już tylko wydostać się z podziemia. Ale czy zdajecie sobie sprawę, ile wysiłku wymaga podniesienie płyty piaskowca? Zmoczone w studni spodnie i koszula wyschły już na mnie podczas kilkugodzinnego błądzenia w korytarzach podziemnych. Ale gdy wreszcie udało mi się podważyć ramieniem płytę i odchylić ją na bok, koszulę miałem znowu mokrą od potu, a w oczach kręciły mi się czerwone koła wywołane ogromnym zmęczeniem. Resztką sił dołałem się przez otwór na kamienną posadzkę kościoła. Przez chwilę leżałem na niej nieruchomo, prawie nieprzytomny. Ale chłód posadzki przywrócił mi świadomość. Zorientowałem się, że leżę za ołtarzem, a przez wysoko umieszczone okna sączy się już światło różowego poranku. Zasunąłem płytę na dawne miejsce. Niczym nie różniła się od innych, z których zrobiona była posadzka. Zrobiłem więc na niej ołówkiem maleńki krzyżyk, aby mi w najbliższej przyszłości mógł znaleźć zejście do podziemi. Potem, na osłabłych nogach, chwiejąc się, wyszedłem z ołtarza. A właśnie maleńki, siwy staruszek, zapewne kościelny, zamiatał podłogę między ławkami. Zobaczył mnie, rzucił miotłę i zet. Krzykiem Diabeł! Diabeł pognał do wyjścia. Biegu truchtem, bardzo rączą jak na swój podeszły wiek. Wyszedłem na cmentarz wokół kościoła. Siwy staruszek uciekał w stronę plebanii. Wciąż jeszcze chwiałem się na nogach, ale świeże powietrze poranku z każdą chwilą przywracało mi siły. Pomaszerowałem nad jezioro i lustrzana tafla wody powiedziała mi, że mam twarz, ręce, koszule i spodnie czarne jak u diabła. Nosiłem na sobie wielowiekowy kurz pod ziemi, gdzie leżały skarby zakonu Templariuszy. Zrzuciłem z siebie odzież i skoczyłem w jezioro. Płynąc widziałem brzeg, na którym rzuciły się nasze namioty i stał mój śmieszny wehikuł. Raptem przypomniałem sobie o Karen. Co się z nią dzieje? Czy Karen jest w pułapce Templariuszy, czy też zdołała wrócić do swego obozu? Kilkoma silnymi ruchami rąk skierowałem się do brzegu. Wyszedłem z wody i pobiegłem do wehikułu. Po cichu, aby nie budzić chłopców kwiewy, przebrałem się w czyste ubranie. Potem szybkim krokiem ruszyłem do obozowiska Petersenów. Przedłem tam ostrożnie, kryjąc się za drzewami. Jeśli bowiem tam mieszkał człowiek, który dybał na moje życie, należało pozwolić mu mać, że mnie zabił. Zaskoczenie, jakie sprawi mu mój widok, może właśnie go zdemaskuje? Zakradłem się od strony zagajnika. Zobaczyłem stół wyjęty z przyczepy campingowej. Wokół stołu zaś siedzieli Petersen, Kozłowski i Anka. Petersen patrzył na Kozłowskiego z nienawiścią i mówił głosem wzburzonym przez gniew i niepokój: Panie Kozłowski. Jeszcze raz pytam pana, gdzie jest moja córka? Gdzie jest Karen, panie Kozłowski? Kozłowski wzruszył ramionami. Może pan być o nią spokojny, Petersen. Przecież powiedziałem panu, ona znajduje się w bezpiecznym miejscu. Uwolnię ją, jeśli pan napisze oświadczenie, że nie zgłasza pan do mnie żadnych pretensji z tytułu tych czterystu dolarów, które otrzymałem od pana w Paryżu. Petersen wyciągnął ku Kozłowskiemu swoje wielkie łapska, ale nie chwycił go nimi. Bezślnie rozłożył je na stole i jęczał z gniewu. Malinowski, Malinowski. Nigdy przez myśl mi nie przeszło, że ty jesteś Malinowskim. Pani Anka zdemaskowała cię, ale za późno. Nic mi pan nie zrobi, zaśmiał się Kozłowski. Jeśli mnie pan spróbuje dotknąć... Karen zginie w podziemiu. Z głodu, panie petersen Czy pan wie, jak straszna jest śmierć z głodu? I nie tylko, że nie zrobi mi pan żadnej krzywdy, ale jeszcze z własnej i nieprzymuszonej woli napisze pan oświadczenie, jak bardzo jest pan zachwycony współpracą ze mną. Zrozumiano? Ja, panie petersen zawsze uważałem pana i pańską córkę za wariacką rodzinkę, Szukać skarbów to przecież czyste szaleństwo. Miałem nie przyjąć tych czterystu dolarów, które tak chętnie mi ofiarowano w Paryżu? Wziąłem je jako malinowski i szybko się z nimi ulotniłem. Śmierć frajerom trzeba brać, jak głupcy dają. Myślałem, że na tym wszystko się skończy, głupcy zniechęcą się do szukania skarbu. Ale przyjechaliście do Polski i akurat trafiliście na mnie. Pomyślałem, że znowu trafia się okazja, aby oskubać z dolarów parę wariatów. Więc zgłosiłem się jako tłumacz. Mój kumpel, Walery, cały czas jechał za nami swoim motocyklem. Włamał się do domu nauczyciela i zabrał ten dokument. Co? Może nie mieliśmy brać pieniędzy, jak wy chcieliście płacić? Z tą kapliczką to była fajna historia, no nie? Do dziś nie wiecie. W jaki sposób znalazł się w niej list? Wydawało się wam, że Malinowski nosi czapkę niewitkę. Pański kumpel, Walery, siedzi już w areszcie, rzekła Anka. Wczoraj w Gdańsku rozmawialiśmy z nim. On mnie nie zdradzi, wzruszył ramionami Kozłowski. Sam wpadł, ale wie, że jeśli i ja wpadnę przez niego, to on już nie wydostanie się z więzienia. A jeśli potrafi trzymać język za zębami, wystaram się o dobrego adwokata. Zresztą, ja mu nie kazałem napadać na pannę Karen na pięćdziesiątym kilometrze. On to zrobił z własnej woli, przez chciwość. I to go zgubiło. Nie, nie to was zgubiło, powiedziała Anka. Od samego początku domyślałam się, kim jest Marinowski. Nabrałam podejrzeń gdy nad jeziorem, w rozmowie z panem samochodzikiem, wyłożył pan swoją filozofię na temat obłupiania cudzoziemców z pieniędzy. Zaraz pomyślałam, to nie jest uczciwy człowiek ten Kozłowski. Trochę gumatwał sprawę fakt, że pan nie mógł się dwoić, nie mógł być jednocześnie w kilku miejscach naraz. I dopiero gdy przyszła mi do głowy myśl, że Malinowski jest jeden, ale w dwóch osobach, wszystko stało się zrozumiałe. A na historię z czapką niewitką nie dałam się nabrać. Przecież to było oczywiste, że w tym czasie, gdy obserwowaliście kapliczkę, nikt nie mógł do niej się zbliżyć. Dowiedziałam się, że to pan pierwszy, zniecierpliwiony oczekiwaniem, podszedł do kapliczki. Pan wiedział, że tam będą nie pieniądze, tylko ścinki gazety. I wcześniej zdołał pan przygotować list w tej sprawie. Podłożył pan ten list a raczej po prostu wyjął go pan z kieszeni i zawołał. O, w kapliczce był list i oddał go pan kapitanowi. List jednak pisany był nie pana ręką, dlatego ciągle jeszcze zachowywałam dla siebie swoje podejrzenia, łudząc się, że być może pan jest niewinny. A później poznałam młodego człowieka na motocyklu, który zgodził się zabrać mnie do Malborka. Przyjechaliśmy tam wcześniej niż pan samochodzik. Więc ów młody człowiek miał czas, żeby zwrócić uwagę na małżeństwo w niebieskiej skodzie. Zaczął ich śledzić, dopadł ich w podziemiu i zabrał im list z Francji. O tym rzecz jasna, nie miałam pojęcia. Ale ów młody człowiek, czyli Walery, jak go pan nazywa, chciał ze mną flirtować. Umówił się ze mną na randkę w restauracji nad Nogatem. W międzyczasie musiał jednak wyjechać na pięćdziesiąte kilometr. W restauracji zostawił dla mnie u kelnera uprzejmy liścik przepraszający. Charakter pisma w tym liście wydał mi się znajomy. To było pismo Malinowskiego. Miałam przy sobie jeden z tych listów. Bez pozwolenia zabrałam go kapitanowi. Natychmiast pojechałam do Warszawy i poprosiłam znajomego grafologa, aby porównał obydwa teksty. Grafolog orzekł, że zarówno listy Malinowskiego, jak i mojego zalotnika, pisane są jedną i tą samą ręką. Wtedy przyjechałam do Kortumowa. Ale w tym czasie, po napadzie na pannę Karen, milicja zajęła się już poszukiwaniem młodego człowieka na Junaku. Pomogłam im podając numer motocykla. I oto Walerek jest już w areszcie w Gdańsku. Milicja odzyskała broszkę, zegarek i pieniądze panny Karen. Trafią i ma pana ślad, panie Kozłowski. Cóż z tego, że trafią, skoro pan Petersen nie zgłasza do mnie żadnych pretensji? Żadnych, prawda? Złośliwie spytał Kozłowski. Malinowski. Malinowski. Powtarzał Petersen w bezsilnej wściekłości. A jeszcze wcześniej, niż to się wszystko stało, ciągnęła Anka. Pomyślałam, że pracownik biura podróży z doskonałą znajomością języków na pewno dość często wyjeżdża za granicę. Gdy Malinowski w Paryżu oszukał Petersena i pan Kozłowski przebywał tam również. Ale na tym skończyła się pana kariera. Za jakieś machlojki usunięto pana z biura podróży. I wtedy przyczepił się pan do Petersenów, no to co z tego? Żachnął się Kozłowski. Skoro kapitan nie zgłasza do mnie żadnych pretensji, to nikt mi nic nie zdoła zrobić. No, pisz pan to swoje oświadczenie, kapitanie. I rozstaniemy się w zgodzie. Pan odzyska swoją zwariowaną córeczkę, a ja spokojnie pojadę do domu. Chyba pan nie chce, aby pańska córka umarła z głodu w chłodnym podziemiu. Kapitan, być może, napisze oświadczenie, rzekła Anka, ale jak pan wyrówna swoje rachunki z panem samochodzikiem? Kozłowski zaśmiał się cichutko. Niech się pani o mnie nie martwi. Pan samochodzik wyrównuje swoje rachunki w piekle. Boże drogi, krzyknęła Anka i zerwała się od stołu. Pan tego nie mówi poważnie. Kozłowski wzruszył ramionami. Myślę, że wpadł w jakąś dziurę i kark sobie skręcił. To taki sam wariat, jak panna Karen. Wyszedłem z gęstwiny zagajnika. Czuję się świetnie, panie Malinowski, powiedziałem. Teraz on zerwał się od stołu. Chciał uciekać, ale kapitan schwycił go w swoje łapska i zatrzymał na miejscu. Skąd się pan tutaj wziął? To pan. To naprawdę pan. Mamrotał przerażony Kozłowski. Sznur. Dajcie kawał mocnego sznura. Zawołałem do Anki. Musimy związać draba. On chciał mnie zamordować. Anka skoczyła do domku Petersenów po sznur, którym przywiązaliśmy Kozłowskiego do krzesła. On wie, gdzie jest moja córka? szepnął mi kapitan. Nie możemy mu zrobić żadnej krzywdy, bo inaczej ona umrze z głodu. Wiem, gdzie jest pańska córka? Zaraz ją uwolnimy z podziemia rzekłem. A potem zdejmiemy mu skalb radośnie wrzasnął Petersen. Kozłowski szamotał się w więzach i krzyczał: On kłamie Nie wie, gdzie jest Karen. Tylko ja mogę wskazać jej kryjówkę. On nie ma na nic świadków, nic mi nie udowodni udowodnicie. Drowie sobie z pana pogróżek, panie samochodzik.